Aż 6 remisów w 9 meczach to dorobek piłkarzy Piasta Gliwice, którzy w 10 kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmują piłkarzy Widzewa Łódź. A Widzew na wyjeździe jeszcze w tym sezonie nie wygrał, w Gliwicach zaczyna całkiem nieźle od minimalnie niecelnego uderzenia Marka Hanouszka. A to już Grzegorz Tomasiewicz, przepiękne podanie w pole karne i Serhii Kryku nie marnuje tej okazji. W 24 minucie Piast obejmuje prowadzenie po przepięknej asyście Tomasiewicza i golu Krykuna. Widzew rusza do odrabiania strata. Do tej piłki rusza Jordi Sanchez. Sanchez! Mocno i bardzo niecelnie. I szybko przenosimy się na drugą stronę boiska. Piętą Michał Chrapek, Jorge Felix minął Fabio Nuniesza. Felix wyłożył piłkę komu? Krykunowi. Ukrainiec strzela drugiego gola w tym meczu. Drugiego swojego, drugiego dla Piasta. Piast Gliwice prowadzi z Widzewem 2-0. A dwie bramki ma na koncie już Serhii Krykun. Po przerwie przepiękne, cudowne, fantastyczne uderzenie z rzutu wolnego, niezawodnego Bartłomieja Pawłowskiego. I Widzew przegrywa już tylko 1-2. Ten gol ostatecznie zapisany jako trafienie samobójcze Franciszkowi Plachowi, bo to od niego odbiła się piłka i wpadła do siatki. A tu Julian Szechu fauluje oczywiście Serhija Krykuna. Po analizie VAR Paweł Raczkowski dyktuje rzut karny, a skoro rzut karny, to Patryk Dziczek pewnie do siatki na 3-1. Czwarty gol Dziczka w tym sezonie, czwarty z 11 metrów. Trzy razy strzelał w ten róg, w który rzucił się Rawas. Tym razem zmienił kierunek i zmylił bramkarza Widzewa. Piast prowadzi 3-1. Widzew walczy do samego końca i w doliczonym czasie gry gola zdobywa Imat Rondić, ale już za mało czasu mają Widzewiacy, aby powalczyć o jeden punkt i Piast Gliwice pokonuje Widzew Łódź. Dzięki temu Piast wyprzedza Widzew w tabeli i awansuje na 9. miejsce. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.